Jarosław Hampel jest znany ze świetnego startu, po którym najczęściej ucieka swoim rywalom i wygrywa wyścigi. Jednak kiedy trzeba było gonić, Mały również udowadniał, że jest jednym z najlepszych w historii. Dlatego też w dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę właśnie Jarka i przypomnimy sobie jego top 3 biegi z całej dotychczasowej kariery. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy! Zwycięstwo w biegu finałowym szwedzkiej Molili z 2011 roku przeszło do historii jako chyba najbardziej pamiętna wygrana Jarka w turnieju cyklu Grand Prix. Po świetnej pice na faworycie miejscowej publiczności, Andreasie Janssonie, wydawało się, że Mały jest na najlepszej drodze do wygrania. Jednak Szwedowi udało się skontrować ten atak, przez co Jarek musiał znaleźć coś ekstra, żeby uporać się z bardzo dobrze obierającym ścieżki rywalem. Przez 3 okrążenia podążania jak cień za Andreasem. Postanowił on na ostatnim łuku wyjść za koło i takim sposobem wyprzedził Szweda na samej kresce, przy ikonicznych zachwytach komentatora Olkowicza. On jeszcze będzie za chwilę w tarapatach, Hampel siedzi mu na kole. No i teraz nie może Jonsson popełnić najmniejszego błędu, jak czujny, jak... Twardy będzie tutaj Jarosław Hampel. Jedzie teraz śladem, gdzie wiedzie. Ach, troszeczkę chyba zabrakło pomysłu, ale teraz jeszcze piorunujący atak Hampela na ostatnim wirażu. Duża, 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 duża! Szaleństwo! Hampel! Co zrobił na tym ostatnim wirażu? Dwa tygodnie później znów mogliśmy emocjonować się walką Jarosława Hampela ze Szwedami, ponieważ już w pierwszej serii Grand Prix Polski w Toruniu musiał on zmierzyć się z Fredrikiem Lindgrenem i po raz kolejny Andreasem Janssonem. Na pierwszym okrążeniu obydwaj napsuli krwi Polakowi, który jednak nic sobie z tego nie zrobił i konsekwentnie podążając środkiem toru, obleciał obydwu przeciwników na jednym okrążeniu. Jarosława Hampela, Andreas Janssson, Jarek spadł znowu na trzecie, ale ja myślę, że to jest kwestią kilku najbliższych sekund, kiedy padnie tutaj Fredka Lindgren, sprytnie teraz jadący, ale zostawiający miejsce przy płocie, no i teraz po dłużej, czyżbyśmy mieli już wspomnienie tego finału sprzed 2 tygodni. Piotr Protasiewicz, kiedy to dzisiaj obejrzał, to pokazał mi tylko swoje ręce, no właśnie, i to już zrobił okrążenie wcześniej. Dlaczego, skąd ci się wzięła ta gęsia skóra? Trzymam kciuki za Jarka Lutego, jedzie fenomenalnie, ale jest różnica klasy, jeśli chodzi o przygotowanie sprzętowe i naprawdę świetnie obierał ścieżki, tylko przyklasnąć. Pierwsze w historii Grand Prix Nowej Zelandii przyniosło nam kapitalne widowisko, w którym udział brał również bohater tego odcinka. W ostatnim biegu części zasadniczej Polak razem z Emilem Sejfudinowem stoczyli zaciętą walkę, wymieniając się pozycjami na każdym okrążeniu. Nie wiem jak wam, ale przez właśnie takie biegi jeszcze bardziej chciałbym powrotu Grand Prix Auckland do żużlowego kalendarza. Emil, ale Jarek zrobi tutaj zaraz przycinkę, tak jest, wykantowało, postawiło w poprzek jeszcze, Emila. Jeszcze. Będzie tutaj jeszcze wspaniała rozgrywka. Miał jechać te zawody dzisiejszy Andreas Janssson na silniku zwanym Rambo. No i Rambo nie wytrzymał trudów wyprawy do Nowej Zelandii. Jarosław Hampel teraz po dłużej. Do końca. Oczywiście i szerokie wejście teraz i Emil Sejfudinow znowu zostaje na tych swoich ulubionych dziurkach przy kredzie. Jeszcze jedno okrążenie. Ależ odważnie, ależ ofensywnie wchodzi. Ręce same składają się do okrążków i znowu błąd na wyjściu Emila Sejfudinowa. I on pójdzie na dłużej, a Jarek powinien pójść szerzej. Powinien go wypchnąć i przednie przycinka Emila, nie Hampel. Fantastyczne zawody.